Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek z Papa's Bakeria. Dzisiaj sobie zrobimy kolejne ciasta. Łącznie ich będzie 24. 8 razy 3, tak. Kolejne 3 dni. Ilu nam jeszcze klientów zostało do blokowania? Zostało nam do blokowania jeszcze klientów 17, tak? Tak, 17. Tutaj nam się klienci nie odblokowują z rankiem, znaczy z codziennie, tylko z rankiem. Znaczy nie, codziennie się odblokowuje klient, dobra. Skoro codziennie się odblokowuje klient, no to znaczy, że jeszcze 17 dni będziemy mieli ostatniego klienta? Jeżeli tak, no to 17 dni, tak? Czyli to drugi dzień będzie ostatni? Nie. 102 dzień to będzie ten, którym odblokujemy ostatniego klienta, tak? Na to by wychodziło. To? 85 plus 17. No 102. Dobra. Czyli dzisiaj robimy do wtorku. I zaczniemy od zmiany tego, bo cheesecake jest na maksa. I myślę, że dzisiaj sobie zrobimy kilka kolejnych zamówień na maksa. Czyli 3 zamówienia, które będą miały gwiazdkę robię. No to zacznijmy od Rocky Road. Tutaj naklejki. Są jeszcze jakieś z tych, co mogę zrobić? Chyba nie. Tego nie. No właśnie, mówię, czekam na tych klientów, tych dwóch. Dopóki nie przyjdą, to ja nie mam możliwości zrobienia im naklejek. Prudence i Wally. Mamy jeszcze do zrobienia 23. 74%, tak? Już mamy. 23 naklejki jeszcze mamy do zrobienia. Czyli co 36%, tak? Dobra, 25%. 26% około jeszcze nas. No, 26% jeszcze nam zostało tych naklejek. Dobra, Sasza. Ostatnio. Mamy Halloween, ostatni ten. Ostatnie rzeczy Halloweenowe. Nie loguje się fajnie. Czy mamy rank 53, jest super. To jest zamówienie z Saszy. Pachołki. Zostało nam jeszcze chyba dwa holiday, nie? Na co wychodzi, że jeszcze tylko dwa. Dzisiaj może jednego odblokujemy? Ile potrzebuje rank? Ok, jeden dzień może starczy. Zobaczymy, ile będziemy punktów za ranki dostawać. I wtedy będziemy mieć. Dobra, mamy ten Embera. I dzisiaj blokujemy jakąś nową rzecz. Na stałe. Zgaduję, że to będzie coś. Albo tu. I chyba raczej tam. Dwie rzeczy może będą nowe. Chociaż nawet jakbym wbił trzy ranki.
Jakbym wbił dzisiaj trzy ranki, to kolejny odcinek byłby z kolejną holiday. Jeszcze dwa nam jeszcze dwa nam został. James. Albo będzie jeden z tych składników na ciasto, albo... No raczej nie to. Dobra, nie, tu bezy. Ta pajęczyna ułatwia o wiele, bardzo ułatwia. Dzięki tej pajęczynce 12 dobrze układamy. 8 też. Już mamy dosyć tych, teraz tak. Najpierw może jednak te. A nie, bo te są tutaj. Pachołki. Nie wiem jak je nazwać, ale pachołki może. Te pachołki są na stałe, nie? Na holiday. No. Teraz mandaryny albo pomarańcze. Dobra, giną. Piątka, szóstka, siódemka. Jeden z tych trzech dostanie zamówienie. Znaczy dwóch. Dostanie zamówienie specjalne. Tego Rocky Roada. Nikt w ogóle czaszek nie zamawia. Mamy Halloween, a nikt czaszek nie zamawia. Jeszcze ktoś przyjdzie i zamówi. Ember, ok. Jedną mamy. Jak to z tym było? Janka Carmen. Piernik. Tutaj. Eska. Nie, nie, to nie będzie dobre wspanie. Jak tam Sasza? No, oczywiście, że build. To jest standardzik. Teraz kokosa. I te owocki. No dobra, top jeszcze. Te dwie statystyki są często przeze mnie nie robione dokładnie. No nie wychodzą. Marty, czyli to już wiemy, co zamówi klient numer 7. Nie ma chyba nikt wątpliwości. I wiśnie.
No, perfekt, super. Jeszcze żyją, perfekty, nie zmarły. Okej, okay, to już możemy nałożyć. No teraz lepiej posypałem. Zamów, Clover. Dawaj, no bo mi tutaj ciasto się spiecze. A za długo ciasto jak leży w piekarniku, to za bardzo urośnie. Gdyby to było ciasto na drożdżach. A w tym przypadku to po prostu za bardzo się spiecze. 94. Jak to posypki, tam i nie ma dokładnych perfektów. OK. 97%. Zatem mamy ten naklejkę. Znaczy ogwiazdkowane to na 5. Jojo. Jeszcze klozerów halloweenowych nie było? No, na pewno kilku. O wiele fajniej mi się chyba sypie tą C niż tą S-kę. Jest. Perfekt. I tu. O, trzecia bita śmietana? Okej. Nalejemy ją. Wydaje mi się, perfekcyjnie to nałożyłem. Też wiem, że skoro 17 klientów zostało, jedne już mamy, czyli 16. To co 6 odcinków i będziemy mieli łącznie z tym 6 odcinków, czyli będzie jeszcze 5, tak? I będzie ostatni klient? Nie wiem. No to wychodzi. Skoro co odcinek będziemy odblokowywać 3. I w ostatnim odcinku tylko 2. A to? Czy w ostatnim odcinku odblokowywanie klientów tylko 2? Faktycznie chyba 5. 5 odcinków. No, chyba tak. Pięć odcinków jeszcze chyba. 1700, no to nie wbije ranka jednym dniem. Burger Zilla, no coś co akurat nie pochwalam. Właśnie dlatego. Jakbym ochotę już to... Dobrze, że to jest ostatnio ta, bo... No i szkoda, że mi tak późno może spaść, nie?
Dobrze, że to jest ostatnia ta gwiazdka, bo wiem, że potem to się też show zmieniają, więc nie będę musiał tego już przechodzić po raz drugi. Jak jakieś show się ogra raz, jak się coś ogra na brązową gwiazdkę, to potem na złotą nie zajmie to dosyć długo. To jest słabe, że w tej gierce można w ten sposób sobie zwalić to. No dawaj, no. Jak mi to spada tak, gdzie, tam, gdzie ja mam bardzo słaby dostęp, no to co ja mam zrobić? Mogę to jedynie przegrać. Ja już to w jednym popasku zrobiłem, tak? Tylko wiem, że trochę mi to zajęło, zanim to ogarnąłem. Bo trzeba wszystko łapać. Dobra, zrobimy to. Będziemy tak długo to robić, aż to zrobimy. Albo jak już będzie po prostu za dużo prób nieudanych, to po prostu zrezygnuję. Nie będę wszystkich 100 biletów na to wykorzystywał. Po prostu jest gierka, na którą trzeba mieć cierpliwość, czas. No. I czasami niektóre rzeczy nie spadną tam, gdzie trzeba. Bo powinny spać, jak dla mnie, a nie spadają. No właśnie. Niby na tą cebulę spadło, ale się odbiło. Nie? No. Ale no, byłem nieraz już tam na szczycie, tak? Nie mogę tego szczytu po raz drugi osiągnąć. Dobrze, że potem będzie można inaczej grać, nie w ten sposób. Bo potem jak się przegram, to będzie powtórka, ale już innego ustawienia. Jest, mamy to. Osiągnięte, brązowe. Zrobione. Trochę biletów potraciłem na to, ale zrobiłem. Dobra, mamy naklejkę nową. Zobaczymy, jak wbijemy dzień. Już jak zaczniemy dzień, tak? To zobaczymy naklejkę. Teraz weźmiemy. O, tego nie wykorzystałem, ale dzisiaj gwiazdkujemy. Czyli weźmiemy to. Naklejka potem. Teraz prezenty. Nawet dwa. Pewnie za Halloween, bo to jest jedna naklejka, jaką odblokowałem. No, Halloween to jest jedyna naklejka, jaką odblokowałem dzisiaj. Nie ma miejsca na te. Dobra, naklejkę zaraz zobaczymy, więc 20 minut już prawie robię odcinek. Te Burger Zilly wszystko przegrzewają. To nie. Nie ma nic nowego, nie? A nie, jest. No bo w sumie rang wbiłem. Mam ostatnią tą posypkę. No tutaj to się jak rang wbija, to zdobywa się nowe rzeczy. To... Czyli dzisiaj wbijemy jeszcze jeden rang, ale nie będziemy mieli nowe rzeczy. Bo rang wbijemy po kolejnym dniu. 1700 nie ma jak zdobyć jednego. No chyba, żebym... Nie, bo tutaj jest tylko plus jedna gwiazdka dla klientów. Jest. Skoro już więcej punktów tracę za
to niż za nałożenie. Jana na twoje bananki, nie? Dobra, to naklejkę zobaczymy. No, poszedł już Tony. Chociaż jeszcze nie poszedł. Neapolitan. Możemy mu jeszcze wydać. A nie, Neapolitan Pi, tak? Czekajcie, co tam jest. Neapolitan Pi. Czyli ciasto takie. Czyli to. Dobra. Czyli nie potrzebujemy tego. Jak to tam idzie? Cookbook. Neapolitan. Piernik, truskawka, sernik. To i to. Piernik. Truskawka, sernik i zamknięcie takie. To zrobimy teraz cytrynowe z bananami. Odłóż to. Cały czas czekam na Prudence i Wally'ego. Bo Prudence to nam nie przychodzi od dłuższego czasu. 98. Dobra. Niech zostanie. Kenji, z tobą nie mam naklejek. Śnieżka, limonka. No to wygląda jak śnieżka, nie? Ten niczego blokujemy ostatnią ramkę. Tak jak Neapolitan miał to. Bo jakby, jak źle zrobię to, tak. Jak źle bym włożył, to by chyba Neapolitan nie zaliczyło. Okej. Okay. Nawet perfekcyjnie to zrobiłem. Kolejną naklejkę. Teraz Nevada. Nevada chyba zamówi nasze ten. Dokładnie. Cytrynka. Jakie zamknięcie to? Gdy? Szukałem myśli, którą zacząłem. A myśl była taka, czy jeżeli odblokujemy ostatnie zamknięcie tych ciast, to czy dalej będzie jakiś klient, co nie zamówi takiego zamknięcia? Zobaczymy. Trzy, sześć, dziewięć i tutaj jeszcze trzy. Idealnie 12 jest tych. A tych idealnie 8.
w środku. Już closer? Nie, teraz klient do szóstki. Zobaczmy, kto to? Kletus. To siódemkę mamy znowu, limonkę. Nie limonkę. Tą różową cytrynę. Zrobimy pod siódemkę. Nie, no, no. Kolejna do złota w kolejce stoisz. Pyk. O. Dobra, wracamy. Drugi dzień za chwilę się skończy. Nie, nie pianki. Pianek tam żadnych nie ma, jest tylko truskawka i cytryna. I oczywiście krata. Ale tylko nie ta. Jeszcze raz. Tylko ta. Closer to whiff. Maliny, tak? 12. Trzy, sześć, dziewięć, jeszcze dwa. Okej. Nie będzie dokładne. Ale no jest dokładne, tylko po prostu nie zawsze to widać. Teraz to. Zdobyliśmy dzisiaj nową rzecz, której nie miałem okazji ani razu wykorzystać, czyli to. Miałem okazję w sumie ją wykorzystać, ale no, wykorzystałem inną opcję. Zdobyliśmy naklejkę kolejną. Jeszcze 4 gwiazdki. Klientów ze złotem łącznie jest 6. Świetnie, że nie musiałem przyspieszać. Niby to jest spoko opcja, ale nie zawsze zbyt ciekawa. Okej, dobrze, że tutaj tylko są bez do rozkładania. Perfekt.
I pistaszki, no niedokładne są. To bita śmietana niedokładna. I teraz te bezy. I 86 dzień zakończony. Jeszcze 87. Już teraz. Już teraz 87 dzień. Candy Fan 1118, no 600 brakło, no 606. Lika, czyli Works. Nie wyminę jeszcze tych gierek, nie ma brązowego, ale na pewno jeszcze kilka się znajdzie, co bez brązowego są. O, jest to. Zdążyłem jeszcze tu poprzekręcać to. 5 sekund mi jeszcze zostało. Dobra, prezent. Ja tylko profesor. Pokaż swój prezent. No, my już znamy ten strój, jak ktoś ogląda inne papaski. Dostaliśmy za to. I teraz zmieńmy sobie na zwiększenie punktów. Może co? Bo kolejny rank był tylko jednym dniem. Żeby tylko jeden dzień wystarczył na kolejny rank. Nie tu. Staty, change. Nie, bo chciałem coś ogwiazdkować. Weźmy ogwiazdkujmy banana. Cream. O, może to zmieścimy. Zmieściliśmy, super. Nie, tego nie mieścimy. Mamy jakieś inne farby? Dobra, weźmy tą. Tutaj nie ma. Dobra, i ostatni dzień na dzisiaj, czyli 87. Berta. To jest nowa. Nic więcej nie ma, bo nie mieliśmy ranka. No dobra, Berta, co tam zamówi? Berta zamawia takie. Nie widać, żeby lubiła Halloween. Czyli ona jest fanką jakiegoś innego holidaya. Możliwe, że tego, który jest po Halloweenie. Dobra, kogo mamy? Maggie. O, 20 tutaj składników, że niektóre to są tak rzadko wykorzystywane. O, kiwi na przykład to w ogóle dzisiaj nie miałem. I chyba to jest jedyna rzecz, jaką dzisiaj nie miałem. Bo w tym miejscu to wykorzystałem wszystko na pewno. Przynajmniej raz. Ja nie miałem na pewno tej foremki, ani tej. Pozostałe miałem. Wiesz, tej no, tylko nałożyłem, ale no. Zrobiłem coś innego. Czy wszystko wykorzystałem z tego miejsca? No, oprócz kiwi. No i oprócz wisienek. Tony, możemy jeszcze to nadrobić. Akurat przygotowałem tą foremkę. Czyli. Nałóżmy. To. O, jeszcze brakło. Teraz to po raz pierwszy to sypię. Jak Berta? No nie oczekiwałem perfekta. W Bakery nie wiem nigdy, jak z tymi perfektami wygląda.
Dla mnie powinny być trafione, ale gierka tak nie punktuje mi. Okej. Teraz posypeczkę. Willow, nie Willow, tylko Hopę. To Hopę, nie Willow. Willow dzisiaj nie było, a Halloween trwa. Nie, nie przyspieszajmy. Wydajmy. Za chwilę będzie gotowe, w tym czasie tutaj mamy gotowe już, ok, i co, i opłaciło się w ten sposób. No, tak to wyszło, są żelki jakieś i tutaj słodkie pachołki po mojemu. No i co, no i nie ma klienta. Takim tempem jakbym wydawał, to mógłbym mieć krótsze te odcinki. Ale nie jest to wykonalne za bardzo. Nie, dobra, sernik gdzie jest? W środku. Banana czy sypałem? Chyba nie, ale teraz już sypię. Tutaj jest bita śmietana. Nie muszę zaglądać, bo widać na obrazku. Okej. Rozborówki. Ok, ciasteczka. Jedne w środku, drugie na zewnątrz. Takie ciasta to są najlepsze. A tych ciastek to dzisiaj w ogóle nie kładłem. Ale przez to, że kładę te ciastka, to mogę powiedzieć, że przynajmniej jeden raz wykorzystałem każdą z tych rzeczy. Jeśli chodzi o bezy, no to już nie wszystkie. Tego też nie wykorzystałem. No, posypki były wszystkie, te tutaj, no tej nie było. I tej śmietany nie było tej. To są moje... niewykorzystane dzisiaj składniki. Dodatki do ciasta. Okej, okay. I teraz kto do stolika przyjdzie, to się rozokaże, czy będzie halloweenowy gościu i co zamówi. Bo już nie zamówi na pewno banana cream. Okej. Ile? 12? 9. Jest perfekt. Sasza Halloweenowa, klientka, Halloweena lubi i z nią dzisiaj się zaczęła, no, nią się dzisiaj zaczęły te ciasta, ona jako pierwsza dzisiaj przyszła, no i co, no i nie mam klienta.
Radlen. No było widać, jak sobie chodzisz po tym wyższym pięterku w galerii. I wykorzystuję jeszcze jedną foremkę z tych dzisiaj niewykorzystanych. Jednej nie wykorzystałem wcale. Już nie będę miał okazji. Zobaczymy, co będzie w następnym odcinku następną rzeczą. Którą odblokujemy. Perfekt. No, 460. I tutaj trzy rzeczy do rozłożenia. To zacznijmy. No tej pamięci to... Jakby ktoś powiedział, że mi się źle układa, no to... Bym się mógł pokłócić, no bo to się łatwo układa. Tyle łatwo, że łatwiej nie będzie. Tutaj jednak widać te ślady, gdzie mam je te owoce i słodkości położyć. I jak układam, no to może perfekcyjnie wyjdzie. O, już jest? Dobra. I ostatnie ciasto już gotowe, tylko je zaraz wydamy. No, jeszcze wykorzystam posypkę. Jest perfekt. Stuwa. Jeszcze wykorzystam posypkę. Ale tego nie wykorzystałem dzisiaj ani razu. Tego też nie było. Te maliny na tych czaszkach niedokładnie pasują. No nie będą. Odcinek dobiega końca. Perfekcyjnie, no nie? Ale 13 tydzień też się za chwilę skończy. Zaczęliśmy go i za dwa odcinki go skończymy. Jak się odcineczek podobał, to standardowo łapeczkę w górę możecie kliknąć, komentarz sobie też. Komentarza wpisać, suba zostawić. Dzięki za oglądanie. Ten rank wiemy. Czy jednym dniem, czy dwoma? Zobaczymy. Dobra. Ksandra, profesor, ścigamy się. Ja nie wiem, jak tu jechać. No. Już, już. Jak ja byłem na tym pasie z tym, to ja nie wiem. Dla mnie byłem niżej. O, jeszcze mnie chciała rozwalić. Chociaż daje mi drugie miejsce. Profesor już wygrał. Jakbym profesor teraz wygrał, to bym się śmiał. No bo tu jest jeszcze nieukończona na stówę gierka, więc jakbym chciał, to mógłbym już teraz wszystkie gierki kończyć na... Ej. Dobra, teraz to już nie wygram. Trzeba pamiętać zawsze, jakie trasy są. Trzecie miejsce teraz. Nie wiem, czy nie będę chciał zdobyć od razu tych dwóch gwiazdek, czy mieć brązowe. Okej. No nie mnie w pachołek. Jak ja mam cię wyprzedzić, co? Nie było to wykonalne już.
co nie zmieniamy pasa. Nie no, wrzuciłem we mnie pachołek i ja mam teraz cię wyprzedzić. Pozwolisz, profesor? Nie. A ty, Ksandra, też gdzie się pchasz? Nie ma opcji, żebyś mnie wyprzedziła. Już mnie wyprzedziłeś raz. Teraz trzeba profesora ograć. No dawaj, dawaj, dawaj. To nie. No i nie wjechałem w to. Teraz już jestem przegrany, bo nie da się wyprzedzić ich. Bo nie ma żadnego sposobu na przyspieszanie. Nie znam. Nie znam żadnego sposobu na przyspieszanie. Oni jakoś przyspieszają poza tymi przyspieszaczami i ja nie mogę. Trzeba co tak zrobić, żeby profesor nie mógł jechać w ten przyspieszacz pierwszy. Jako pierwszy, tak. Sobie trochę pogramy dzisiaj te gierki. Co ją zrobić? Zapas resiway. No. Okej, okay, teraz... Ale teraz to mi Xandra wygra. Ty tutaj? Nie no, ja wyjechałem w smołę. Pozwolicie? Nie, nie pozwolicie. No nie mogę tam biegać na ten pas. A nie znam ostatniej kombinacji trasy. Nie no, źle, bo wjechał mi tam, gdzie nie miał wjechać. Nie mam ja. Musiałby w pachołek wjechać, a nie wjedzie. Jedzenie pewnie będę grał. No dawaj, dawaj, dawaj. Teraz moja kolej. Wy już sobie wygraliście po razie. Wy już wygraliście po razie, więc teraz moja kolej. No. Jeszcze sobie pieniążki pozbieram. I co, gramy jeszcze jedną? Żeby zdobyć brązową? No, zagrajmy. Jak już gramy, to grajmy. To Fudi nie jest, Aleksandra została. I Ksandra od razu wyprzedza. Jak ona wyprzedza? Jak ona tak jedzie szybko? No i... Później utknął na pachołku, nie? Nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja. Ile tu pachołków jest? No Fudini już się wydostał. Jeżeli oni będą tu przyspieszać, więc sobie już odpuścimy. I następnym razem, jak się gierka pojawi, to sobie nią zagramy. Więc teraz do zobaczenia w kolejnych odcinkach.
więc cześć.